zmysł katolicki. Jest to takie zjawisko, o którym nierzadko katolicy w ogóle nie słyszeli. Może się zdarzyć, że nawet wierny, który wiele lat praktykuje, przychodzi tutaj do nas na mszę świętą i nawet taki, który jest zainteresowany sprawami wiary, albo nawet i samą teologią, mimo wszystko mógł jeszcze tego określenia nie słyszeć. Sensus catholicus. W języku łacińskim jest to bardzo popularne pojęcie, bardzo często używane. Natomiast w języku polskim i powiedzmy w polskich katechizmach, w polskiej teologii, on się za bardzo nie przyjął. I dlatego trochę nam go brakuje. Brakuje nam go w tej sferze pojęciowej, ale jeszcze bardziej brakuje nam go w sferze praktycznej, w jego konkretnej realizacji. Czymże jest ten zmysł katolicki? Ojciec Woroniecki wyjaśnia, że zmysł katolicki jest to umiejętność, to jest to pewna zdolność, która pozwala nam szybko i bez większego zastanawiania się rozpoznać to, co jest katolickie. Rozpoznać zarówno na poziomie prawd wiary, ich interpretacji, jak i na poziomie działania, na poziomie moralnym. Ten zmysł katolicki pozwala nawet niewykształconemu wiernemu szybko rozpoznać, co, jakie nauczanie faktycznie jest katolickie, a jakie nie. Jak również pozwala szybko rozpoznać, jakie działanie jest moralne, jest więc katolickie, a jakie nie. Jest to więc wielka, piękna umiejętność, jednak jest to coś, co faktycznie jest pewnym szczytem, do czego człowiek dąży całymi latami. Ojciec Woroniecki zwraca na to uwagę, że bardzo często dusze, które przeszły już w młodym wieku bardzo dobrą, sprawną formację przeszły, były owocem długiej, ciężkiej pracy wychowawczej, dorastają od razu z tym zmysłem katolickim i mówi on o tym, że taka dusza jest wielkim skarbem, że takiej duszy zostanie oszczędzone wiele cierpienia właśnie spowodowanego własnymi błędami. Bowiem taka dusza szybko rozpoznaje, co powinna uczynić, jak również szybko rozpoznaje błąd, jeśli chodzi o prawdy, wiary. Jest więc trudno taką duszę w błąd wprowadzić i łatwo jest takiej duszy rozpoznać, jak powinna dobrze postępować. A więc jest to coś, do czego bez wątpienia powinniśmy dążyć, bowiem bez wątpienia również jeszcze tego nie posiadamy. Musimy szczerze przyznać, zaakceptować ten fakt, że praktycznie nikt z nas nie jest owocem ciężkiej, wytrwałej pracy wychowawczej. Dlatego, że przypadło nam żyć w takich czasach, kiedy Kościół praktycznie w ogóle nie prowadzi tej pracy wychowawczej. A gdy Kościół nie przypomina, gdy Kościół nie uczy, jak dobrze wychowywać, gdy nie ma tej nauki w przestrzeni, w nauczaniu Kościoła, wtedy skąd rodziny mają wiedzieć, jak to robić? Wtedy nawet te pobożne rodziny, które chcą wychowywać po katolicku, nie wiedzą, jak to zrobić. A więc w tym aspekcie kryzys Kościoła jest czymś straszliwym i to wcale nie jest najmniejszy problem. Gdy zabrakło tej zdrowej nauki, zdrowej pracy wychowawczej, gdy ona ustąpiła miejsca różnego rodzaju współczesnym prądom, takim wychowawczym również w Kościele, które bardzo osłabiły działanie Kościoła na tym polu, w tym momencie ta praca wychowawcza praktycznie ustała, czy ten zbawienny wpływ Kościoła na tą pracę wychowawczą bardzo osłabł. A więc każdy z nas, tak czy siak, nosi rany po grzechu pierworodnym. Jesteśmy zranieni, jesteśmy chorzy. To musimy zaakceptować. I dobra, ciężka, wytrwała praca wychowawcza może jako tako te rany zaleczyć, może nam pomóc nad nimi zapanować. Jednak przeważnie w przypadku człowieka żyjącego teraz w pierwszej połowie XXI wieku to musi być już praca samo wychowawcza. Przeważnie już dorosły, dojrzały człowiek musi pracować nad samym sobą, próbować zaleczyć te swoje rany wywołane przez grzech pierworodny poprzez praktykowanie cnót kardynalnych. Jednak jest to trudne. Tym trudniej jest nam faktycznie osiągnąć ten zmysł katolicki, który już buduje na cnotach kardynalnych. Właśnie czym on jest? Ta zdolność szybkiego rozpoznania tego, co katolickie. Ojciec Woroniecki mówi, że powstaje, ta zdolność powstaje właśnie
na bazie z jednej strony dobrej znajomości prawd wiary, a z drugiej strony na dobrym opanowaniu już cnót kardynalnych, przede wszystkim cnoty roztropności. Bowiem to ona pozwala przede wszystkim panować nad emocjami, ona daje przede wszystkim, usprawnia właśnie rozum, który jest tutaj szczególnie potrzebny. A więc z jednej strony fundament, jakim są cnoty kardynalne, z drugiej strony dobra znajomość prawd wiary. I na jednym i na drugim poziomie bez wątpienia czeka nas wiele pracy. Jeśli chodzi o prawdy wiary, to również, pomimo tego, że bez wątpienia osoby, które wierni, którzy przychodzą tutaj do nas na mszę świętą, jeśli chodzi o zagadnienia związane z kryzysem w Kościele, związane z tym wszystkim, co się wydarzyło w ostatnich latach czy dziesięcioleciach w Kościele, bez wątpienia tutaj ten poziom wiedzy jest ponadprzeciętny. Jednak nie oznacza to, że wszystkie obszary tej nauki katolickiej, prawd wiary, są już dobrze znane. Bardzo często brakuje nam tutaj naprawdę bardzo podstawowych wiadomości, a jest to absolutnie potrzebne. Tutaj bardzo zachęcam do korzystania z tej mądrości Kościoła, dlaczego bardzo często zachęcam do czytania encyklik papieskich. To jest naprawdę wielki skarbiec. To jest wielki skarbiec. Można tam zaczerpnąć tej nauki Kościoła w jej najczystszej formie. To nie jest jakieś tam rozważanie jakiejś pobożnej duszy. To jest nauka Kościoła najlepsza. Katolicka filozofia, najlepsza katolicka teologia podana jednocześnie w sposób przystępny. To znaczy, to nie są traktaty teologiczne, których nie dałoby się zrozumieć bez uprzedniego przygotowania. To są teksty, które da się przeczytać bez przygotowania filozoficznego i teologicznego, które są zrozumiałe, a które jednocześnie są owocem właśnie pracy najlepszych filozofów i najlepszych teologów na przestrzeni właśnie wielu wieków życia Kościoła, co nadaje im ten szczególny charakter tego świadectwa tradycji Kościoła, rozwoju tej myśli teologicznej. To są naprawdę owoce tej najlepszej myśli, najlepszego ducha katolickiego. Naprawdę bardzo, bardzo do tego zachęcam, do kształtowania znajomości, naszej znajomości prawd wiary. No i z drugiej strony oczywiście ta walka o cnotę roztropności. To jest rzecz bardzo trudna. Cnota roztropności jest cnotą, którą jest bardzo trudno wypracować. Znowu, powinno się to robić już w dzieciństwie. Powinni to robić rodzice, wychowawcy, wypracowywać w nas tą cnotę roztropności. Natomiast im później, tym trudniej. Nie znaczy to jednak, że się nie da. Jak najbardziej da się, jest to możliwe, w pewnym stopniu jest to zawsze możliwe. I tutaj pierwsza rzecz, która jest koniecznie potrzebna do tego, żeby naprawdę walczyć o cnotę roztropności, to jest walka z tym, abyśmy nie poddawali się na ślepo emocjom. To jest pierwsza rzecz. Żeby w ogóle praktykować cnotę roztropności, trzeba, żebyśmy podejmowali decyzję po prostu rozumową. To jest podstawa. Bez tego nie ma mowy o jakiejkolwiek roztropności. Jeśli cokolwiek nas spotyka, dostrzegamy jakikolwiek problem, pojawiają się silne emocje i pod wpływem tych emocji podejmujemy decyzję, działamy pod wpływem tych emocji. Jakikolwiek problem sprawia, że od razu reagujemy, od razu nie możemy się powstrzymać, tylko musimy zadziałać. Albo nawet długofalowo wpływa to tak mocno na nas, że te emocje buzują i zmuszają nas do coraz to kolejnych działań. Nierzadko sprawia to, że drobny problem, problem, który dałoby się załatwić w sposób prosty i pokojowy, staje się w naszych oczach wielkim problemem, który zmusza nas do tego, żeby działać, żeby kłócić się, żeby podejmować jakieś głośne i nieroztropne działania. Wszystko to jest owoc właśnie braku zaleczenia ran naszej duszy, braku cnót kardynalnych, przede wszystkim braku roztropności. Ona bowiem sprawia, że człowiek działa za pomocą rozumu. Czy też cnota roztropności to już jest nawet krok dalej, bowiem jest to ta zdolność, która pozwala nam szybko, spokojem, jasno rozpoznać, jakie środki będą najlepsze do osiągnięcia danego celu. I żeby w ogóle ona mogła zacząć działać, potrzeba zapanować nad emocjami. Potrzeba zdystansować się od nich. Oczywiście czujemy jakiś tam gniew, złość, bo coś tam nas spotkało. Jednak właśnie
Po to mamy rozum, żeby nad tymi emocjami zapanować. Po to został nam on dany, żebyśmy nad nimi panowali. Żebyśmy, jeśli widzimy, że te emocje biorą nad nami górę, żebyśmy się wstrzymali w działaniu, w mówieniu, żebyśmy poczekali i właśnie zastanowili się. To jest ta podstawowa czynność roztropności. Zastanowili się, co faktycznie, jaka jest faktycznie sytuacja, gdzie faktycznie leży problem, co możemy realnie zrobić, w jaki sposób najlepiej. I tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, w czym człowiek ćwiczy się całe życie. Jednak jeśli nie opanowaliśmy tego we wczesnym dzieciństwie, to oczywiście będzie to kosztowało wiele pracy. Wiele pracy, aby wyrobić w sobie ten nawyk, aby faktycznie uczyć się tej walki z tym poddawaniem się emocjom i próba do oddania właściwego miejsca rozumowi, podejmowania tych decyzji właśnie na poziomie rozumu. Jednak w ten sposób, poznając prawdę wiary i z drugiej strony walcząc o tą cnotę roztropności, będziemy przygotowywali się na to, aby faktycznie mieć ten zmysł katolicki, aby osiągnąć ten zmysł katolicki, który jest wielkim darem, który pozwala widzieć jasno, co jest dobre, co jest dobre na poziomie prawd wiary, co nie jest błędem, co jest prawdą i również na poziomie moralności. Jest to wielki, wielki skarb, który sprawia, że nie walczymy z wyimaginowanym wrogiem, bo bez tego zmysłu katolickiego niestety trawimy mnóstwo czasu i sił na walkę z zupełnie niewłaściwym wrogiem. Bardzo często rozpoznajemy wroga tam, gdzie go nie ma. Bardzo często podejmujemy jakieś gwałtowne akcje, działania w sytuacji, które w ogóle tego nie wymagają. Bardzo łatwo jest w ten sposób tracić czas i siły. Jeśli jednocześnie skierujemy wtedy właśnie naszą złość, nasze działania, naszą walkę, bardzo często na ludzi, którzy nas otaczają i którzy w zasadzie są naszymi sprzymierzeńcami, którzy również dążą do świętości, którzy walczą w imię tej samej sprawy. A bardzo łatwo jest, gdy brakuje tego zmysłu katolickiego, czyjś błąd zinterpretować jako świadome działanie, świadome złe działanie i walczyć przeciwko z tym, którzy tak naprawdę nam pomagają. I oczywiście wchodzi się wtedy w mnóstwo niepotrzebnych konfliktów, mnóstwo traci się siły, czas, niszczy się właśnie nierzadko tego, kto tak naprawdę walczył z nami w tym samym szeregu, a nasi zasadniczy wrogowie, czy to zły duch, czy to nasze własne słabości, oni wtedy nawet nie muszą ingerować, znaczy nasze słabości to prowokują, stoją i patrzą, jak ci, którzy głośno deklarują, że walczą w sprawie Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak naprawdę gryzą się między sobą. Tak łatwo może do tego dojść. W takich naszych zwykłych, codziennych relacjach, ja tutaj nie mówię za bardzo o jakiejś wielkiej kościelnej polityce, mówię tutaj o takim naszym zwykłym, codziennym życiu, o naszych zwykłych, codziennych konfliktach, właśnie do których nas te emocje tak łatwo mogą popchnąć. Prośmy dzisiaj o to, abyśmy potrafili zawalczyć o ten zmysł katolicki. O to, żebyśmy widzieli. Prośmy o te oczy, które widzą, co jest dobre, a co złe. Co robić należy, a czego robić nie wolno. Z kim, z czym mamy naprawdę walczyć, a wobec czego powinniśmy zachować spokój. Prośmy o to, to jest wielki, wielki dar. I to pozwoli nam naprawdę zbliżać się do Pana naszego Jezusa Chrystusa szybko, z mocą i ze spokojem. Pozwoli nam zachować siły do walki z prawdziwymi wrogami naszej duszy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.